Remisem 2-2 zakończyły się derby Radomia w Campeon P Lidze Okręgowej, w których centrum mierzyło się z Zamojniem. Zespół Marcina Sikorskiego prowadził 2-0, ale mimo tego nie zdołał utrzymać prowadzenia. Goście pierwszą bramkę strzelili w 13 minucie, gdy Michała Kulę pokonał Norbert Rdzanek. Chwilę później rezultat podwyższył Kamil Oparcik. W 27 minucie kontaktowego gola z rzutu karnego zdobył Przemysław Zakrzewski. W 50 minucie do wyrównania doprowadził Piotr Tworzewski i ostatecznie taki rezultat utrzymał się już do końcowego gwizdka. Wynik 2-2, nasze prowadzenie 2-0, szkoda, że wypuściliśmy to prowadzenie, bo tak naprawdę mieliśmy sytuację do strzelenia na 3-0. Niestety Mateusz Kubica wybrał inny wybór i wynik jest 2-2. Mówię, troszeczkę mam pretensje, że wypuściliśmy to z wyniku 2-0, że nie strzeliliśmy następnych bramek, bo myślę, żebyśmy ten mecz zakończyli, a tak cały czas nerwowo i do końca i mi się wydaje, że tak to spotkanie właśnie wyglądało, że myślę, że remis jest sprawiedliwy, choć w drugiej połowie my mieliśmy lepsze sytuacje. W innych meczach radomskiej okręgówki do sporej niespodzianki doszło w Pionkach, gdzie miejscowy Proch przegrał z Orłem Wierzbica 1-2. Mimo porażki podopieczni Roberta Rogali zachowali pozycję lidera, ponieważ klub sportowy Warka zremisował z Mazowszem Grójec 2-2.